Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby były zmotywowane w dążeniu do celu i one myślały o tym, w jaki sposób ten cel zrealizować wtedy, kiedy jest początek tej drogi, a nie wtedy, kiedy pojawia się konsekwencja negatywna, bicz, kij, który pokazuje, że no hello, jeżeli teraz tego nie zrobisz, no to za chwilę będziesz mieć konsekwencję negatywną i na przykład na zimę nie będziesz miał zapasów, umrzesz i po prostu albo będziesz głodował z całą rodziną. Na temat motywowania napisano wiele książek, jest olbrzymia ilość szkoleń, sama szkole z motywowania pozafinansowego, ale również z motywowania z wykorzystaniem narzędzia RIS Motivation Profile. Sama też popełniłam kilka kursów online dotyczących właśnie kierowania ludźmi i motywowania. Natomiast jest jeden podstawowy, kluczowy aspekt, o którym dzisiaj chciałam Ci powiedzieć, który powinien wziąć pod uwagę każdy menadżer chcący motywować swój zespół, ale również każdy rodzic mający dzieci, ale również każdy pracownik, partner w stosunku do siebie, ale również do osoby, z którą współpracuje, czy chociażby z którą żyje. Tymi czynnikami jest dążenie do i unikanie, czyli od. Od zarania dziejów albo dążyliśmy do jakiegoś celu, do zrealizowania czegoś, czyli do uzyskania jakichś korzyści dla siebie, czy do uzyskania czegoś dla nas pozytywnego, czyli napędzał nas mocno cel. I osoby takie, które są nakierowane na to, żeby osiągać te cele, w momencie, kiedy ten cel dostają, to już automatycznie dążą do tego, żeby ten cel zrealizować. Czyli ten cel pojawia się na horyzoncie i automatycznie one do tego celu dążą. Ale niestety nie wszystkie osoby tak mają. Są osoby, które są zmotywowane również do unikania, czyli unikania problemów, które wynikają z tego, że na przykład nie zrealizują tego celu. Czyli dochodzi do sytuacji takiej, w której dana osoba jest w stanie się zmotywować, jest w stanie ruszyć do przodu, ale w momencie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pojawi się jakaś konsekwencja negatywna. Czyli zobacz, nie każdego motywuje konsekwencja pozytywna. Niektóre osoby, a patrząc na Polskę i na osoby, z którymi współpracuję, pracuję, które szkolę, to niestety tych unikających problemu jest więcej, więc taka osoba, mając pewien cel, pewne zadanie, już uprośćmy do tej pracy, cel, zadanie do zrealizowania, jak widzi, że zbliża się na przykład termin i że za chwilę niestety przyjdzie konsekwencja negatywna, bo szef zapyta się o to, jak Ci idzie, no to ona wtedy dostaje motywację do tego, żeby to zrobić. No i niestety, jak się domyślasz, to ta motywacja niesie za sobą oczywiście duże konsekwencje, bo tą konsekwencją jest stres, są emocje, są błędy, są sytuacje takie, w których cały czas dana osoba po prostu pracuje w napięciu. Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby były zmotywowane w dążeniu do celu i one myślały o tym, w jaki sposób ten cel zrealizować wtedy, kiedy jest początek tej drogi, a nie wtedy, kiedy pojawia się konsekwencja negatywna, bicz, kij, który pokazuje, że no hello, jeżeli teraz tego nie zrobisz, no to za chwilę będziesz mieć konsekwencję negatywną i na przykład na zimę nie będziesz miał zapasów, umrzesz i po prostu albo będziesz głodował z całą rodziną. To jest taki obszar jeszcze z człowieka pierwotnego, natomiast patrząc na nas, to tak naprawdę wcale niewiele się różnimy. I teraz, jaka dla Ciebie, jako dla menadżera jest z tego informacja? Dla Ciebie, jako dla menadżera, jest informacja taka, że po pierwsze, powinieneś doskonale rozumieć, czy Ty jako człowiek w realizacji celów, Ty w tym, co robisz, w tej roli, jaką masz, no a masz rolę Twoją jest kierowanie innymi, czy Ty sam jesteś nakierowany na realizację celów, czy raczej na unikanie problemów, czy jesteś nastawiony na konsekwencję pozytywną i otrzymywanie tej konsekwencji pozytywnej, czy raczej na unikanie konsekwencji negatywnej. To jest bardzo istotne z Twojego poziomu, jeżeli zarządzasz i kierujesz ludźmi, dlatego że Ty też w taki sposób i taką formę będziesz zespołowi narzucał pracę. Czyli na przykład do ostatniej chwili z zespołem będziesz realizował plan. Czyli oczywiście, jeżeli jesteś nastawiony na unikanie konsekwencji negatywnej i odwlekasz, bo za unikaniem, no niestety, nie za dążeniem, ale za unikaniem, może nawet dobrze, że za unikaniem, a nie za dążeniem, idzie takie zachowanie jak prokrastynacja, czyli odwlekanie, a jeszcze mam czas, a jeszcze później, jeszcze. I w tym momencie Ty czy Twój pracownik
czeka na moment, kiedy będzie taki piorunek z boku, który powie hello, to już jest ten moment, żeby Ci to lepiej zobrazować. Wyobraź sobie, że wezmę taki przykład ze sprzedaży. Masz przedstawiciela handlowego, który ma w tym miesiącu sprzedać 100 sztuk. Jest drugi dzień miesiąca, pracownik, czyli ten handlowiec, zmotywowany do osiągania celu. On już planuje i myśli, zastanawia się, jak to zrobić, bo jego już kręci to, że on ten cel zrealizuje i planuje i pracuje od samego początku. Pracownik taki, który jest zmotywowany od problemu, czyli od tej, czyli motywuje go ta konsekwencja negatywna, najpierw widzi problem, że to w ogóle jest za dużo i w ogóle to jest bez sensu i po co w ogóle to robić, że to w ogóle nie tędy droga, a potem w momencie, kiedy, nie wiem, po tygodniu czy po dwóch ktoś zapyta się go, czy na przykład jego szef, jak mu idzie, na jakim etapie jest, żeby zdał raport, to wtedy nagle okazuje się, że upłynęło 30% czasu, on nie zrealizował 30% planu, jest w czarnej, wiesz co, i w tym momencie, żeby uniknąć konsekwencji, jeżeli jeszcze od swojego szefa usłyszał, że jak nie zrealizujesz planu, to będzie konsekwencja negatywna i wstaw sobie co chcesz, to wtedy motywacja zaczyna mu rosnąć. Gorsza sytuacja jest taka, jeżeli Ty jako menadżer bądź Twój pracownik, no niestety, jeżeli nie będzie miał tego czynnika zewnętrznego, czy tego piorunka, tego kika, który go gdzieś tam szturchnie, to niestety, ale tej mobilizacji nie będzie, tej motywacji nie będzie i potem będzie komunikat taki, no nie udało się, no po prostu się nie udało. I teraz dlaczego Ci o tym mówię? To dlatego, żebyś po pierwsze przyjrzał się sobie, co już też wspomniałam, ale również dlatego, żebyś przyjrzał się swoim pracownikom. I to nie jest trudne do zauważenia. Wystarczy zobaczyć, jak reagują w momencie, kiedy po pierwsze dostają zadanie, a po drugie, jakie kroki wykonują następne. Czyli jeżeli teraz dajesz zadanie pracownikowi i zapytasz go, co będzie następne, jaki będzie jego następny krok, czy jego proces myślowy idzie w kierunku takim, jak tu zrobić, jakie działanie podjąć, jakie kroki, to mogę zrobić, to mogę, czy idzie w kierunku takim, to się nie da, to jest bez sensu, a po co, a na co, a nie wiem, a będę mieć trudności i pojawia się automatycznie zwlekanie. No to Ty jako menadżer już wiesz, co w tym momencie zrobić. To, co ja na pewno bym zrobiła, to tej osobie drugiej, która niestety odkłada, która jest zmotywowana do tego, żeby uniknąć konsekwencji negatywnej. Oczywiście od samego początku pokazałabym, jakie będą konsekwencje negatywne w momencie, kiedy nie zostanie to zadanie zrealizowane, ale od samego początku również oczekiwałabym od niej przygotowania planu, a nie przygotowania planu w momencie, kiedy zostało 30% czasu na wykonanie zadania, tylko od samego początku, co krok po kroku ta osoba zrobi. Dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często jest tak, że jak zaczyna rozpisywać, robić i schodzi do takiego poziomu naprawdę szczegółowego, to wtedy są mniejsze opory i mniejsze hamulce, żeby zacząć. No niestety, to co jest po Twojej stronie trudne, to, że w przypadku takich osób, a niestety, tak jak powiedziałam, również jest to większość, będzie trzeba cały czas przypominać o tym, jakie są konsekwencje negatywne. I teraz często osoby się mnie pytają, czy da to się zmienić. Oczywiście, że da to się zmienić, ale to musi zmienić osoba sama indywidualnie. Czyli jeżeli Ty byś chciał u siebie to zmienić, bo Ty czujesz, że tak jest, no to są na to metody, techniki, żeby to u siebie zmienić. Natomiast zmienić to u kogoś jest bardzo ciężko, dlatego że wymaga to takiej pracy ciągłej, bo to nie dotyczy tylko kwestii zawodowej, ale również dotyczy najprawdopodobniej kwestii prywatnej, takiego w ogóle życia tej osoby, ponieważ w taki sposób została, nazwijmy to kolokwialnie, skonstruowana. I dlaczego powiedziałam też, że dotyczy to dzieci, partnerów i tak dalej? No bo to się przekłada na wszystkie inne zachowania. W przypadku dzieci, zwłaszcza małych, to jeszcze można pomóc temu dziecku to wypracować, bo to po części też jest pewne zachowanie nawykowe, po części są to pewne zachowania takie, w których my się obawiamy, że poniesiemy porażkę, a po części po prostu to są takie zachowania, które my nabyliśmy, będąc w dzieciństwie, w towarzystwie osób, z którymi cały czas przebywaliśmy. Więc jeżeli Ty jako menadżer tak masz, no to Ty sam jesteś w stanie z tym popracować. A jeżeli tak mają Twoi pracownicy, no to musisz przyjąć na dwóch pracowników dwie różne strategie realizacji tego zadania. Jeżeli to zadanie jest takie samo, jeden pracownik jest zmotywowany do celu, drugi pracownik jest zmotywowany do tego, żeby unikać konsekwencji, czyli od celu, no to musisz Ty wziąć to pod uwagę i dając zadanie, czy chcąc zmotywować pracownika, no musisz to zrobić w dwojaki sposób. Po prostu z jednym tak, z drugim tak, bo inaczej, jeżeli będziesz stosował tą samą metodę,
żeby ich pobudzić do działania czy motywować, no to niestety ta metoda taka sama na obydwóch pracowników nie zadziała. Ja Ci za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam Cię do oglądania innych nagrań wideo. Zapraszam Cię również na Facebooka, na Instagrama, no i oczywiście na naszą stronę. I życzę Ci samych sukcesów, zwłaszcza w motywowaniu pracowników. Jeżeli chciałbyś więcej na temat motywowania pracowników, to zapraszam Cię do kursu Zmotywowany Pracownik, bo tam podaję 9 kroków, minimum 9 kroków, bo z tego co się orientuję, to już tam w tej chwili są te dodatkowe nagrania umieszczone. Jeżeli chcesz zacząć i pracować w tym obszarze, to zacznij od tego, dlatego że tam są podane recepty, co dokładnie praktycznie zrobić w pracy, żeby zmotywować pracownika i żeby tym pracownikom bardziej się chciało. Po prostu mieli większą przynależność do Twojego zespołu. Ja Ci za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.